Dzień 221. Bezgraniczna ufność. Pakistan, Azra Bibi. Modliłam się dzień i noc, opowiadała Azra Bibi, prosząc mojego Jezusa. Jesteś dla mnie wszystkim. Nie mam ojca, brata ani siostry. Proszę, poślij mi anioła. Któż uwolni mnie z tej niewoli? Po 7 miesiącach Bóg odpowiedział na moją modlitwę. 20-letnia Azra Bibi urodziła się w jedynej rodzinie chrześcijańskiej w cegielni Malik Salim. Mama, pracująca w starszym znoju przy wyrobie cegieł i zarabiająca zaledwie nieco ponad $1 dziennie, nauczyła ją kochać Pana Jezusa. Właściciel cegielni nie pozwalał nam chodzić do kościoła, powiedziała Azra. Lecz gdy tylko mogły, wraz z matką wymykały się tam potajemnie, aby słuchać o cudach Jezusa. Pewnego dnia Azra i jej mama zostały pobite przez muzułmanki, które nazwały je psami. Potem kilku mężczyzn zaciągnęło je do biura właściciela cegielni, który wpadł we wściekłość, zwymyślał je i kazał zamknąć w pokoju. Późno w nocy zabrał stamtąd matkę Azry. Po upływie 10 dni przyjaciółka matki powiedziała Azrze: Twojej mamy nie ma już na tym świecie. Właściciel cegielni zgwałcił ją, posiekał jej ciało i spalił je w cegielni. Z kolei pomocnik właściciela, 70-letni mężczyzna o nazwisku Muhammad Akram, zaczął starać się o względy Azry i zgwałcił ją. Usiłował też zmusić ją do małżeństwa i przejścia na islam. Grupie wierzących udało się w końcu doprowadzić do uwolnienia Azry po spłaceniu właścicielowi cegielni jej długu w wysokości $1100. Ach, cóż to była za chwila, powiedziała Azra. Płakałam przed moim panem. Płakałam też, ponieważ tęskniłam za mamą. Jeden z chrześcijan zabrał ją do swojego domu, dał jej ubranie, przybory toaletowe i inne niezbędne rzeczy. Azra odbudowała teraz swoje życie. Uczy się szyć na maszynie, a także czytać i pisać, aby mogła sama zadbać o siebie. Bardzo się cieszy, że jest wolna i może czcić Boga i służyć Mu. Księga Daniela, rozdział 3, wersety od 17 do 18. Nasz Bóg, któremu służymy, może nas uratować z Twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twojego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Niełatwo jest zachować ufność w Bogu, szczególnie wówczas, gdy przechodzi się przez podobne doświadczenie jak Azra. Zamknięta w pokoju przez 7 długich miesięcy, nie wiedziała, czy i jak Bóg ją wyratuje. Była jednak pewna, że ma On moc to uczynić. Miała niezachwianą ufność w Jego wierność, choć była osamotniona i znajdowała się w rozpaczliwie trudnym położeniu. Mimo iż zdawała sobie sprawę z tego, co może jej grozić, jeżeli pozostanie przy swojej wierze, to jednak nie wyparła się Chrystusa i nie poddała się rozpaczy. Cały czas polegała na Panu Jezusie, wylewając przed Nim swoje serce w modlitwie. Nieczęsto znajdujemy się w tak ekstremalnych okolicznościach. Lecz niezależnie od sytuacji mamy obowiązek tak samo ufać Bogu. W jakiej sprawie powinieneś całkowicie zdać się na Boga? Dzień 222. Bezgraniczne przeświadczenie. Rzym, Justyn Męczennik. Czy wierzysz, że pójdziesz do nieba, gdy zostaniesz ubiczowany lub ścięty jak przestępca? Zapytał sędzia Rustyk. Wierzę, że jeśli zniosę to wszystko, będę miał to, co obiecał mi Jezus, odparł Justyn. Wiem bowiem, że Jego dar życia pozostaje z tymi wszystkimi, którzy trwają w Nim przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Czy myślisz zatem, że otrzymasz tam jakąś nagrodę? Nie tylko myślę, lecz wiem, jestem tego pewien. Rustyk rozsiadł się wygodnie i powiedział zniecierpliwiony. Musisz zgodzić się złożyć ofiarę Bogom. Żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie zbezcześci swojej więzi z Bogiem, udając się do bezbożnych. Dla Rustyka tego było już za wiele. Jeżeli nie okażesz posłuszeństwa, zostaniesz skazany na okrutną śmierć, zagroził. Wiem, że jeśli umrę z powodu składania świadectwa o Jezusie, to nie muszę się niczego obawiać. Śmierć dla takiej sprawy uznaję za nasze wybawienia i z całkowitą ufnością stanę przed obliczem Chrystusa.
odpowiedział Justyn. Pozostali wierzący, stojący obok Justyna, powiedzieli: Róbcie, co chcecie. Jesteśmy chrześcijanami i nie składamy ofiar bożkom. Rustyk wydał wyrok na tych wszystkich, którzy nie spełnili jego żądań i oznajmił. Ci, którzy odmówili złożenia ofiar bogom i nie są posłuszni nakazom cesarza, zostaną zgodnie z prawem ubiczowani i ścięci. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czy słowa, które Justyn wypowiedział do swoich oprawców: możecie nas zabić, ale nie możecie tak naprawdę wyrządzić nam żadnej prawdziwej krzywdy. Czy te słowa były słowami szaleńca? Czy stojąc w obliczu pewnej śmierci zatracił jasność myślenia? W żadnym wypadku. Był bowiem pewny tylko jednego, Chrystusowego daru życia wiecznego. Rozmyślając nad końcem swojego ziemskiego istnienia, dostrzegał już piękno swego niebiańskiego domu. Czy strach przed utratą ziemskiego życia jest w Twoim przypadku większy od pewności życia wiecznego w niebie? Chwila śmierci to nie pora na roztrząsanie wątpliwości. Uporządkuj swoje sprawy z Bogiem, gdy jeszcze żyjesz i masz się dobrze. Przyjmij Boży dar życia wiecznego, zawierzając swoją duszę Jezusowi Chrystusowi. Dzień 223. Bezgraniczna wiara. Anglia, John Fox. John Fox, młody nauczyciel z Magdalen College, modlił się żarliwie na głos. Nazywają się Twoimi kapłanami i sługami, ale czczą samych siebie i swoją władzę polityczną. Pomóż im zrozumieć, że poza Jezusem Chrystusem i Jego Słowem nie jest nam potrzebny żaden inny pośrednik między Bogiem i człowiekiem. Ktoś podsłuchał modlitwę Johna Foxa i natychmiast doniósł na niego do władz uczelni. Oskarżono go o bunt przeciwko królowi i kościołowi państwowemu. Gdy nie wyrzekł się swoich przekonań, został usunięty z uczelni. Z tego powodu miał potem wielkie trudności w znalezieniu pracy jako nauczyciel. Pewnego dnia siedział w kościele wyczerpany i głodny i modlił się. Nagle pojawił się obok niego człowiek, którego nie widział nigdy wcześniej. Włożył mu do ręki pewną sumę pieniędzy i powiedział: odwagi, za kilka dni otrzymasz nową pracę. W niedługim czasie John Fox zatrudnił się jako guwerner. Pod rządami Henryka VIII tolerowano chrześcijan takich jak John Fox. Kiedy jednak na tronie zasiadła Maria I, zaczęto skazywać na śmierć wszystkich, którzy nie podporządkowali się państwowym dekretom w sprawie religii. W ciągu jej 5-letnich rządów straciło życie 300 osób. John Fox wraz ze swoją ciężarną żoną uciekli z Anglii do Belgii, z trudem unikając aresztowania. W obronie tych, którzy umarli za swoją wiarę, napisał potem słynne do dzisiaj żywoty męczenników, zatytułowane Księga Męczenników Foxa. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszano nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czytanie o prześladowaniach to nie to samo, co przechodzenie przez nie. Wielu ludzi czytało o życiu oddanych chrześcijan i z oddali podziwiało ich męstwo. Sami jednak nigdy nie uwierzyli. Choć są pełni podziwu dla odwagi męczenników, to jednak nie potrafią odnieść się do jej źródła, osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Być może czytają nawet Ewangelię, ale nie przyjmują w wierze ich przesłania. Męczennicy żyli i umierali, wzywając innych, nawet swoich prześladowców, do wiary w Chrystusa. Czy nie wzywają również Ciebie, czytającego te słowa, byś całkowicie oddał się Chrystusowi? Nie podziwiaj jedynie ich wiary, skoro sam zostałeś powołany, by osobiście jej doświadczyć. Dzień 224. Więzienie nie stanowi przeszkody dla owocnego życia chrześcijańskiego.
Pastor Richard Wurmbrand. Dzień 225. Bezgraniczna zawziętość. Anglia, John Wycliffe. W chłodny angielski poranek 1428 roku grupa ludzi szukała czegoś na cmentarzu. W końcu jeden z nich, ubrany w szaty duchowne, powiedział: Tutaj, wykopcie to, skończymy z tym wreszcie. Gdy łopaty uderzyły o coś twardego, dostojnie ubrani mężczyźni stali opodal, przyglądając się obojętnie. Otwórzcie to, powiedzieli. Ależ proszę pana, on był tutaj 50 lat, odparł jeden z kopiących. Niewiele już zostało. Dostojnik religijny wzdrygnął się, po czym poirytowany wzruszył ramionami. Wyciągnijcie więc to w całości, spalimy to wszystko razem. Co mogło go tak bardzo rozzłościć? Dlaczego wykopano ciała człowieka 50 lat po jego śmierci, by ceremonialnie spalić go jako heretyka? Około 1376 roku John Wycliffe opublikował dzieło na temat władzy ugruntowanej w łasce. To wysoce kontrowersyjne przesłanie głosi, że Ewangelia w zupełności wystarcza do kierowania życiem wszystkich chrześcijan. Wycliffe rozpoczął również pracę nad tłumaczeniem wulgaty, łacińskiej wersji Biblii, na język angielski, które rozprowadzał potajemnie w różnych traktatach i księgach. Kontynuował swoją pracę aż do śmierci w 1384 roku, która nastąpiła 133 lata przed reformacją. Wrzućcie prochy do rzeki, rozkazał dostojnik, gdy ogień zgasł. Dzisiaj po raz ostatni słyszymy o Johnie Wycliffe i jego naukach, dodał. Minęło jeszcze ponad 100 lat, zanim czytanie Biblii w języku angielskim zostało dozwolone przez prawo. List do Rzymian, rozdział 5, werset od 3 do 4. Radujemy się w uciskach, wiedząc, że z ucisku rodzi się wytrwałość, z wytrwałości doświadczenie, z doświadczenia nadzieja. Przywódcy religijni robili co w ich mocy, by pozbyć się wszelkich pozostałości po Johnie Wycliffe. Okazało się jednak, że każdy pyłek popiołu z jego spalonego ciała rozbudził na nowo pragnienia poznania Słowa Bożego w całej Europie. Wysiłki prześladowców nie dość, że chybiły celu, to jeszcze przyczyniły się do rozwoju Królestwa Bożego. Niejednokrotnie jesteśmy świadkami, jak nasz wróg, szatan, wytęża wszystkie siły, by zniszczyć chrześcijan. Lecz w najlepszym przypadku jego wysiłki obracają się przeciwko niemu. Bóg dopuszcza do prześladowań, by zainspirować wierzących i skłonić ich do jeszcze większego poświęcenia. Czy pozwalasz, by prześladowania, jakie cię spotykają, spełniały zamierzony przez Boga cel? Wkrótce możesz przekonać się, że opór ze strony tych, którzy cię prześladują, umacnia cię, a przekleństwa, którymi cię obrzucają, ściągają na siebie Boże błogosławieństwo. Dzień 226. Bezgraniczne męczeństwo. Część pierwsza. Rzym, Karp. Chrześcijanin to moje pierwsze i wybrane przeze mnie imię. W świecie nazywają mnie Karp. Znasz dekrety cesarskie, stwierdził prokonsul. Musisz czcić wszechpotężnych bogów Rzymu. Dlatego radzę ci, abyś wyszedł do przodu i złożył im ofiarę. Jestem chrześcijaninem, czczę Chrystusa, Syna Bożego, który nie tak dawno przyszedł na ziemię, by nas zbawić i wyzwolić z mocy diabła. Nie będę składał ofiary bożkom. W najlepszym przypadku są tylko jakimiś zjawami, a tak naprawdę to demony. Nie mogę złożyć im ofiar. Musisz złożyć ofiarę, tak rozkazał cesarz. Żywi nie składają ofiar martwym. Czy uważasz, że bogowie są martwi? Nigdy nie byli ludźmi, ani też nigdy nie żyli, by mogli umrzeć. Ci, którzy ich czczą, karmią się złudzeniami. Pozwoliłem ci wypowiedzieć zbyt wiele głupstw, a teraz jeszcze bluźnisz przeciwko bogom i majestatowi cesarza. Przestań natychmiast, albo będzie za późno. Złożysz ofiarę, albo umrzesz.
Nie mogę złożyć ofiary. Nigdy nie składałem ofiar bożką i nie zacznę robić tego teraz. Prokonsul rozkazał, by karpa powiesić i obedrzeć ze skóry. Jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem, krzyczał karp. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset 18. Nauka krzyża jest bowiem głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Podobnie jak prokonsulowi, wielu ludziom, którzy nie rozumieją przesłania o krzyżu, wydaje się ono głupstwem, a skoro go nie rozumieją, uważają, że powinni się mu przeciwstawiać. Możliwe, że boją się tego, czego nie potrafią pojąć. Być może pycha nie pozwala im pokornie przyjąć w wierze Ewangelii Bożej. Z jakiegoś powodu wolą raczej zginąć na wieki niż uwierzyć w przesłanie krzyża. Musimy uświadomić sobie, że ci, którzy występują przeciwko chrześcijaństwu, często postępują tak, ponieważ nie są w stanie przyjąć prawdy przez wiarę. Czy modlisz się o tych, którzy sprzeciwiają się Ewangelii? Modląc się o prześladowców, proś, aby Duch Święty pomógł im zrozumieć przesłanie krzyża. Dzień 227. Bezgraniczne męczeństwo. Część druga. Rzym, Papil. Prokonsul skierował swoją uwagę na Papila, stojącego nieopodal wiszącego i krwawiącego karpa. Czy masz dzieci? Zapytał. O tak, dzięki Bogu mam wiele dzieci. Ktoś z otaczającego tłumu krzyknął. Chodzi mu o to, że ma dzieci dzięki swojej wierze chrześcijańskiej. Usłyszawszy to, prokonsul jeszcze bardziej się rozgniewał. Dlaczego mnie okłamujesz, mówiąc, że masz dzieci? Krzyknął. Mówię prawdę. W każdej prowincji i mieście mam dzieci w Bogu. Gniew prokonsula nie uśmierzył się. Złożysz ofiarę albo podzielisz los karpa. Co na to powiesz? Służę Bogu od młodości. Nigdy nie składałem ofiar bożkom. Jestem chrześcijaninem. Nie mogę powiedzieć nic bardziej wspaniałego i wzniosłego niż to, że jestem chrześcijaninem. Prokonsul rozkazał, by Papila powieszono obok karpa i obdarto ze skóry przy użyciu żelaznych narzędzi. Papil zniósł tortury w zupełnym milczeniu. Gdy prokonsul zobaczył niezwykłą wytrwałość karpa i Papila, nakazał, by spalono ich żywcem. Obydwaj zeszli o własnych siłach do amfiteatru, zadowoleni, że wkrótce doznają uwolnienia od tego świata. Papila przywiązano do stosu. Gdy dosięgły go płomienie, modlił się w milczeniu i oddał ducha. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, werset pierwszy. Także ja, bracia, gdy przyszedłem do was, przyszedłem głosić wam wspaniałą tajemnicę Boga, nie za pomocą górnolotnych słów lub mądrości. Chrześcijanie często martwią się o to, co powiedzą, gdy będą musieli bronić swojej wiary. Czasami łapiemy się na tym, że zachowujemy się niczym student przed egzaminem, powtarzający nerwowo odpowiedzi na pytania. A co jeśli poproszą mnie, bym wytłumaczył im, czym jest Trójca Święta? Co powiem, gdy zapytają mnie o los tych, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii? A jak wytłumaczę narodziny z dziewicy? Prawda jest jednak taka, że nie znajdziemy lepszych i bardziej autentycznych słów niż nasze własne świadectwo wiary w Chrystusa. Nie mogę powiedzieć nic bardziej wspaniałego i wzniosłego niż to, że jestem chrześcijaninem. Najlepsze odpowiedzi na najtrudniejsze pytania nie przekonają niewierzącego w większym stopniu niż Twoje szczere świadectwo o miłości, jaką żywisz do Jezusa. Dzień 228. Bezgraniczne męczeństwo. Część trzecia. Rzym, Agatonika. Karp został przywiązany do stosu, a gdy dosięgły go płomienie, z radością modlił się. Chwała Tobie, o Panie Jezu Chryste, Synu Boży, że uznałeś mnie, grzesznika, za godnego, by ponieść śmierć męczeńską, tak jak Ty.
Po tych słowach oddał ducha niebiosom. Podczas gdy karp się modlił, Agatonika zobaczyła, jak roztacza się przed nim chwała Boża. Niebiosa otwarły się i ukazała się scena przedstawiająca ucztę weselną Baranka Bożego. Sam Jezus stał u szczytu obficie zastawionego stołu, który rozciągał się przed oczami Agatoniki. Serce podskoczyło jej z radości, gdy zrozumiała, że niebo wzywa również i ją. Poderwała się na równe nogi i krzyknęła: ten posiłek został przygotowany także dla mnie. Muszę wziąć udział w uczcie chwały. Z trybun rozległ się głos: miej litość nad swoim dzieckiem, swoim synem. Bóg zatroszczy się o niego, odpowiedziała Agatonika, gdyż on opiekuje się wszystkimi. Jeśli zaś chodzi o mnie, to odejdę i będę z nim. Wskoczyła na arenę amfiteatru, zrzuciła z siebie wierzchnią szatę i z wielką radością pozwoliła przywiązać się do stosu. Stojący obok wybuchnęli płaczem, krzyczeli: ten wyrok jest okrutny i niesprawiedliwy. Spośród płomieni Agatonika zawołała: panie, 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 pomóż mi, bo uciekam się do ciebie. Po czym oddała ducha i udała się na spotkanie z Bogiem. Był rok 165. Psalm 80, werset 19. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywać Twojego imienia. Reakcja łańcuchowa to ów nieoczekiwany wpływ, jaki życie jednego człowieka wywiera na drugiego. Jest to coś niewytłumaczalnego i niezaplanowanego. Zaczęło się od karpa, którego przykład dodał odwagi Papilowi, po czym obydwaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. Następnie rzuciła się w objęcia wiary, dobrowolnie umierając na stosie Agatonika. W dzisiejszych czasach łańcuchową reakcję wiary można zaobserwować w okresach różnych przebudzeń w kościołach, na uczelniach wyższych i w wielu innych miejscach. Widzimy ją w miastach i wioskach na wszystkich kontynentach. Życie jednego człowieka pobudza innych do większego poświęcenia się dla Boga. Kiedy po raz ostatni stałeś się częścią reakcji łańcuchowej, która wyzwoliła u wielu ludzi w Twoim kościele lub w lokalnej społeczności pragnienie głębszego oddania Chrystusowi? Módl się, by przebudzenie zaczęło się od Ciebie, najważniejszego ogniwa w tym łańcuchu. Dzień 229. Bezgraniczne oddanie. Chiny, Lo Lieu. Lo Lieu ostrożnie szła zatłoczoną ulicą chińskiego miasta, spoglądając przez ramię, by upewnić się, że nikt jej nie śledzi ani nie rozpoznał. Minęła kolejny plakat, na którym widniała jej twarz z wymienioną nagrodą w wysokości $600 za pomoc w jej aresztowaniu. Gdy Lo Lieu miała zaledwie 17 lat, opuściła dom, żeby służyć Bogu. Założyła luźną organizację, która miała pomagać przy zakładaniu niezarejestrowanych kościołów domowych, nielegalnych w oczach chińskiego rządu komunistycznego. Dzięki swojej pracy nawiązała kontakt z chrześcijanami z zagranicy, którzy przemycali Biblię do Chin. Po niemal 10 latach jej służby milicja aresztowała ją. Była brutalnie przesłuchiwana. Pewnego razu pobito ją tak dotkliwie, że na kilka godzin zapadła w śpiączkę. Lecz nie podała władzom żadnych informacji na temat wierzących, z którymi współpracowała, ani na temat swojej działalności. Po wielu miesiącach zwolniono ją, choć niczego nie wyjawiła. Pozostawała jednak pod ciągłą obserwacją. Po upływie kolejnych 5 lat została aresztowana wraz z 5 innymi osobami. Tym razem skonfiskowano też cały jej dobytek i skazano ją na 3 lata pobytu w obozie pracy. Po odbyciu wyroku Lo Lieu wyszła na wolność, lecz nadal pozostaje celem milicji. Pomimo groźby kolejnego aresztowania nie zaprzestała głosić Ewangelii. Jej przestępstwo polega na tym, że kocha Jezusa i dzieli się z innymi Jego miłością. List do Rzymian, rozdział 14, werset 12. Tak więc każdy za siebie samego odpowie przed Bogiem. Zastanów się nad tym,
Gdyby wydano nakaz aresztowania wszystkich oddanych chrześcijan, to kto wydałby cię władzy? Czy sprzedawca w sklepie zorientowałby się, kim jesteś po twojej uprzejmości i serdeczności? Czy rodzice uczniów ze szkoły, do której chodzą twoje dzieci, rozpoznaliby w tobie potencjalnego wierzącego po cierpliwości i wyrozumiałości, z jakimi podchodzisz do rozwiązywania różnych problemów w klasie? Czy koledzy z pracy zastanawialiby się, czy mają cię wydać, ponieważ dysponują konkretnymi dowodami na to, że wierzysz w Chrystusa? Czy twoja własna rodzina miałaby dylemat, czy powinna zadzwonić na policję? A może doszliby do przekonania, że twoja postawa i postępowanie nie odpowiadają tak naprawdę opisowi, w cudzysłowie, oddanego chrześcijanina? Co o tym myślisz? Co powinieneś uczynić? Dzień 230. Bezgraniczna podłość. Pakistan, Safina. Safina jest cichą, uroczą dziewczyną. Dorastając w Pakistanie, zrozumiała, że jako kobieta i chrześcijanka będzie miała bardzo ograniczone możliwości rozwoju i nikłe szanse na dobrą pracę. Dlatego też, kiedy dostała pracę jako pomoc domowa u bogatej muzułmańskiej rodziny, nie posiadała się ze szczęścia. Będzie bowiem mogła zarobić trochę pieniędzy, żeby pomóc swojej zubożałej rodzinie. Lecz po jakimś czasie piękno i uprzejmość Safiny zwróciły uwagę syna jej pracodawcy. Poprosił on swoich rodziców, aby pozwolili mu ją poślubić. Safina była jednak chrześcijanką. Rodzina muzułmańska naciskała więc na nią, by przeszła na islam. Lecz Safina zdecydowanie odmawiała. Po wielu tygodniach ciągłych nacisków chciała już odejść, ale wiedziała, że jej rodzina koniecznie potrzebuje pieniędzy. W końcu młody człowiek zrezygnował z namawiania Safiny, by została jego żoną i podjął stanowczą decyzję. Z wściekłością zaciągnął ją do jednej z sypialni i wziął ją siłą. Safina była zdruzgotana. Natychmiast zrezygnowała z pracy, lecz zanim zdążyła złożyć skargę, rodzina, u której pracowała, doniosła na nią na policję, oskarżając ją o kradzież. Safina została od razu aresztowana i w więzieniu była nadal wykorzystywana. Nie żałuje jednak, że opowiedziała się za Chrystusem, choć nadal czuje się głęboko upokorzona tym, co jej się przydarzyło. Z wielką determinacją trzyma się Bożych obietnic dotyczących uzdrowienia fizycznego i emocjonalnego, starając się równocześnie wybaczyć swojemu krzywdzicielowi. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety od 16 do 17. Poznacie ich po owocach. Czy zbierają z cierni winogrona lub z ostu figi? Każde zdrowe drzewo rodzi dobre owoce, a chore drzewo rodzi złe owoce. O religii możemy się wiele dowiedzieć, obserwując życie jej wyznawców. Ta historia mówi o rodzinie, która podążała za niewłaściwym Bogiem, niewłaściwą ścieżką. Ich religia pchnęła ich do manipulacji, niemoralności seksualnej, kłamstwa i niesprawiedliwości. W odróżnieniu od nich Bóg Safiny, Bóg miłości, nauczył ją, jak być zaradną, oddaną i wytrwałą. Pewnego dnia pomoże jej też wybaczyć tym, którzy ją skrzywdzili. Miej się na baczności, gdy inni będą mówić, że wszystkie religie są zasadniczo takie same. Mamy bowiem sprawdzać jakość owoców. Uważnie przyglądać się owocowi życia ludzi, gdyż to on ukazuje ich prawdziwe motywy. Nie daj się wprowadzić w błąd przez to, co czytasz o różnych religiach. Przyglądaj się natomiast temu, do jakich skutków prowadzą one w życiu swoich wyznawców.